16 etap kończący się w Nim. Nim, proszę Państwa, to miasto bardzo ładne, piękne. Tam są wspaniałe areny w Nim. Amfiteatr, areny, czyli amfiteatr miejski. Miasto położone nieopodal Morza Śródziemnego, a więc przyjeżdża tu dużo turystów, którzy łączą zabytki Nim z pobytem na plaży i z licznymi kąpielami w Morzu Śródziemnym. Miasto wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. 120 lat przed naszą erą panowali tu Rzymianie, potem byli Wizygoci, później byli Arabowie. W XIII wieku zostało włączone do korony francuskiej. Jeśli chodzi o zabytki, mówiłem Państwu o tym amfiteatrze, o tym wspaniałym amfiteatrze i jednocześnie arenami rzymskimi. Jedne z najpiękniej zachowanych aren w tej części Europy. Był to jednocześnie jeden z największych amfiteatrów rzymskiej Galii, a więc tej części dzisiejszej Francji. 133 metry długości mają te areny, 101 metrów szerokości, wysokość 21 metrów, 60 arkad i amfiteatr może pomieścić 20 tysięcy widzów. Odbywają się tam bardzo liczne i kulturalne, i sportowe okazjonalne występy. Nim jest w ogóle ośrodkiem bardzo prężnym, położonym na drodze wzdłuż Morza Śródziemnego, no już stosunkowo niedaleko do Hiszpanii i do Barcelony, czy do w ogóle do Katalonii. Maison Carré to następny piękny obiekt, który znajduje się w Nim. Maison Carré, czyli kwadratowy dom, budowla z I wieku przed naszą erą. Świątynia Diany to następny piękny obiekt. I wreszcie Turmań, czyli wielka wieża obserwacyjna, wybudowana też przez Rzymian. Był to najwyższy punkt w mieście, mierzył wówczas 32 metry i stąd rozpościerał się widok, no już może nie dla turystów, ale głównie dla celów wojskowych, bo dominował całą okolicę i było widać, kto tam niepożądany może się zbliżać do bram miasta. Porta Augusta, no właśnie jeśli chodzi o bramy miasta, jedną z nich była Porta Augusta, najważniejsza wjazdowa brama miejska prowadząca do Hiszpanii. Dwie większe arkady były dla wozów, szerokich pojazdów, a wąskie dla pieszych. Tyle, proszę Państwa, o Nim. Zobaczymy, jak tam będzie dzisiaj w końcówce etapu. Przez którą bramę wjadą kolarze? Tę szeroką czy tę wąską? Do zobaczenia.